Witamy w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają Was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron, zarchiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów. Ten podcast istnieje dzięki zaangażowaniu i niezwykłej hojności naszych patronek i patronów, za co im bardzo dziękujemy. Jeżeli Ty też uważasz, że warto zostać naszym patronem, możesz wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem patronate.pl, łamane na podcast wojenne historie. Norbert, dziś chciałbym zacząć tak troszkę nietypowo od współczesności. Tak, po części od tego, co dzieje się obecnie na Ukrainie, bo tam armia rosyjska używa między innymi archaicznych czołgów T-55. Jest to czołg, który w czasach zimnej wojny był jednym z najpopularniejszych czołgów świata. No, na przykład dzisiaj jeszcze jest używany przez armię państw Ameryki Południowej. W czasach Polski Ludowej, no, te, ten czołg był jednym z podstawowych czołgów wojska polskiego. No, ale wbrew pozorom nie chcę rozmawiać o współczesności, bo myślę, że mało kto wie, że ten czołg ma swój rodowód właśnie drugowojenny. No, i właśnie o to chciałbym się spytać. Kiedy i dlaczego powstał czołg T-55, no, i dlaczego nie wziął udziału w II wojnie światowej? Rzeczywiście, kiedy w roku 2022 Rosja dokonała agresji na Ukrainę, to widzieliśmy, że kolumny pancerne Armii Rosyjskiej były wyposażone w czołgi T80, T72 różnych odmian, T90. Ale stopniowo, ze względu na kolosalne straty w sprzęcie, Rosjanie zaczęli wyciągać z magazynów coraz starsze modele czołgów. Pojawiało się coraz więcej czołgów T72, potem pojawiły się czołgi T62, aż wreszcie w roku 2023 czy 2024 zaobserwowano na polu walki, tak jak sam powiedziałeś, archaiczne już czołgi rodziny T55. Czyli Rosjanie sięgali coraz głębiej, wyciągając z magazynów wozy, które były podstawowymi czołgami armii radzieckiej w latach 50. czy 60. XX wieku, a które pod względem konstrukcji mają właśnie rodowód drugowojenny. Bo oczywiście, czołg T-55 o takim oznaczeniu, to jest czołg powojenny. Ale on w prostej linii wywodzi się z czołgu T54, a czołg T54 jest daleko zmodyfikowaną odmianą czołgu średniego T44. I czołg T44 został przyjęty na uzbrojenie jeszcze Armii Czerwonej w roku 1944, a pierwszy prototyp czołgu T54, jeszcze oznaczony zresztą jako T44, pojawił się na początku roku 1945. Piątego, kiedy trwały walki z hitlerowskimi Niemcami. Czyli czołgi T44 i T54, które są protoplastami całej serii wozów T54, T55, nawet częściowo T62, to jest drugie pokolenie radzieckich czołgów średnich czasów II wojny światowej, ale powszechnie się z II wojną światową nie kojarzy, bo po pierwsze te czołgi w II wojnie światowej nie brały udziału. Jakby na to nie patrzeć, formalnie produkcja seryjna czołgów T54 zaczęła się już po wojnie, bo w roku 1947, a po prawie Modelu w roku 1949. Ale w wymiarze koncepcji, w wymiarze decyzji, w wymiarze budowy prototypów, czołgi te są czołgami drugowojennymi, tak samo jak czołgami drugowojennymi są czołgi brytyjskiej rodziny Centurion, czy czołgami drugowojennymi są czołgi M46, M26, M47, mimo że oczywiście czołg M46 czy M47 amerykański również jest czołgiem formalnie powojennym, ale bazuje w wielu swoich rozwiązaniach na czołgu M26. To ciekawe zjawisko, dlatego że kiedy trwa wielki konflikt światowy, kiedy miliony są zaangażowane w walkę, to wówczas postęp techniczny i postęp technologiczny w dziedzinie uzbrojenia jest błyskawiczny. W ciągu kilku lat dotąd podstawowe typy uzbrojenia stają się przestarzałe i zostają zastąpione zupełnie nowymi, często awangardowymi rozwiązaniami. Natomiast kiedy wojna z gorącej staje się zimną, to rozwój broni, w tym broni pancernej, Zwalnia w efekcie czegoś coś, co zostało zaprojektowane 80 lat temu, po modyfikacjach cały czas modernizowane, ale wciąż może służyć. Nie możemy sobie raczej wyobrazić, żeby myśliwiec bądź bombowiec z czasów II wojny światowej wciąż był dzisiaj w linii. A czołg? Czołg niekoniecznie, skoro czołgi T55 wciąż możemy zobaczyć na polu walki, a w najbardziej odległych rejonach świata, chociaż może nie geograficznie, ale gospodarczo czy mentalnie, w takich miejscach jak Jemen, możemy na polu walki nawet wciąż zobaczyć czołgi T3485. Ale one nie powinny być dla nas mentalnie aż tak bardzo odległe, bo przecież czołg T3485, na ten przykład, pozostawał na wyposażeniu, na uzbrojeniu wojska polskiego aż do końca istnienia PRL. No to zacznijmy tradycyjnie od początku. Jak powstał ten czołg T-44? Dlaczego to był czołg nowej generacji? No i w jaki sposób zamienił się w ten kultowy, można powiedzieć, T-54, T-55. W czasie II wojny światowej obserwujemy bardzo dynamiczną ewolucję czołgów, gdzie coś, co byłoby naprawdę potężnym pancernym kolosem w roku 40, w roku 45 jest co najwyżej czołgiem średnim. I można by powiedzieć, że w latach 42-45 w dwóch wielkich mocarstwach, USA i Związku Radzieckim, obserwujemy równoległe prace nad czołgiem średnim nowej generacji, który w USA przyniesie w efekcie czołg M26, a w Związku Radzieckim czołgi T44, a potem T54. I w tym nieformalnym wyścigu zbrojeń między Amerykanami i Rosjanami, wtedy, w latach 40., paradoksalnie ci Rosjanie, którzy mieli Znacznie gorszą bazę przemysłową, byli znacznie biedniejsi i często korzystali z amerykańskich technologii. Okazali się w wymiarze teoretycznym bardziej przewidujący niż Amerykanie. Rozmawialiśmy o amerykańskim czołgu M26. Nie wyraziłem się przesadnie pochlebnie o tej konstrukcji. Ten czołg był projektowany jako wóz średni o przeciętnym, ale dobrym opancerzeniu pod armatę kaliber 76 mm. Był projektowany jako czołg 30-tonowy, ale ze względu na zmianę parametrów w roku 1943, utył, koniec końców, on ważył ponad 40 ton i jego jednostka napędowa była nieadekwatna do masy. On się pojawił w roku 45. mimo że Amerykanie nie musieli go wprowadzić prowadzić Do służby. Czołgi Sherman były w pełni wystarczające, ale z przyczyn emocjonalnych Amerykanie wprowadzili nowy czołg średni nowej generacji, który był niedopracowany i jeszcze przekwalifikowali go na czołg ciężki. Podczas gdy Rosjanie nie zrobili tego, a opracowali nowy czołg średni. A dlaczego Armia Czerwona nie chciała mieć nowego czołgu? Dlaczego go nie budowano i nie pchano w głąb Niemiec, żeby zdobywać kolejne niemieckie miasta? Bo nie było takiej potrzeby. Znaczy, Rosjanie okazali się znacznie bardziej wyrachowani niż. Amerykanie. I inaczej niż Amerykanie wiedzieli również, że ich nowy czołg średni T-44 jest niedopracowany. Nie było potrzeby na gwałt, na rety rzucać go na front. Mimo, że w maju 1945 roku Armia Czerwona miała na swoim wyposażeniu już ponad 200 czołgów średnich nowej generacji T-44. Żaden z nich nie został skierowany do jednostek liniowych na front. Amerykanie natomiast zachowywali się emocjonalnie i ten niedopracowany M26 poszedł na wojnę, chociaż wcale nie musi. show. To jest w jakimś zakresie paradoks, bo gdyby Amerykanie w 1945 roku zobaczyli w Berlinie, w Dreźnie czołgi T44, to musieliby stwierdzić, że ich koncept czołgu M26, przerabianego przez dwa lata, modyfikowanego, jest w pewnych aspektach już przestarzały, że ich koncepcja czołgu średniego nie jest zła, ale najwyraźniej Rosjanie chyba wpadli na coś lepszego. Czyli chcesz powiedzieć, że czołg T44 był tak samo rewolucyjny w swojej im czasie jak T-34 na przełomie lat 30. i 40.? -tych? Nie. Czołg T-44 nie był rewolucją, ale już na poziomie prototypów, w trakcie jego badań poligonowych w roku 44., a więc w czasie II wojny światowej, latem 44. roku, dokładnie w tym samym czasie, kiedy Amerykanie w Aberdeen ujeżdżali tego swojego T-26, Rosjanie badali czołg T-44 i stwierdzili, że sam czołg T-44 nie jest żadną rewolucją, ale ma Potencjał modernizacyjny i rozwojowy na czołg zupełnie nowej generacji. I płynnie z czołgu T-44 wyewoluował czołg T-54, który co do siły ognia i opancerzenia przewyższał czołgi ciężkie II wojny światowej, a co do masy był czołgiem średnim, lżejszym niż czołgi średnie Niemiec czy państw zachodnich. W roku 1945, kiedy pojawił się pierwszy prototyp czołgu T-54, on rewolucjonizował klasę czołgów średnich, tak jak w roku 1940 tą klasę czołgów średnich rewolucjonizował T-34. Oczywiście mówimy o pewnej teorii. Bo w Związku Radzieckim teoria i praktyka nie zawsze szły w parze. To znaczy, to, co było genialne na papierze, mogło być kompletnie spartaczone w fabryce i nawet nie mogło jeździć. No, o tym rozmawialiśmy właśnie w odcinku o T-34, który był, jak pięknie to nazwałeś, seryjnie nieprodukowanym bublem. Na samym początku oczywiście swojej kariery. Dlaczego T-44 uniknął tego losu seryjnie nieprodukowanego bubla? Znaczy, ja ci powiem, Kamilu, że nie uniknął, tylko że T-44 nie trzeba było rzucać do walki. Rosjanie wiedzieli, że t 44 jest pod względem wykonania przez fabrykę. Eufemistycznie mówiąc mało sprawnym urządzeniem. A mimo to wyprodukowali ich 200. 200 do maja 45 roku, łącznie ponad 1800. Natomiast chodzi o to, że nie było już palącej potrzeby rzucenia go na front. Tak jak nie było palącej potrzeby rzucenia na front niedopracowanego M26. No to w takim razie, skąd się wzięła ta cała koncepcja tego T-44? W roku 1940 Rosjanie budują awangardowy pod względem koncepcji czołg się Nowej generacji T34. I on, mimo wielu wad, wielu niedoróbek, pod koniec roku 1940 wchodzi do produkcji seryjnej. Ze względu na rychły wybuch wojny niemiecko-radzieckiej, czołg T34 dopracowywany jest powoli. I wojna totalna sprawia, że Związek Radziecki decyzją Stalina musi skupić się na produkcji uzbrojenia, które już opanowały zakłady przemysłowe. Nie ma miejsca na żadną poważną modernizację czołgów, czy zastąpienia ich w ogóle nowymi konstrukcjami, do momentu póki Związek Radziecki nie ustabilizuje sytuacji strategicznej. I ta sytuacja strategiczna zaczyna się stabilizować w roku 1943, ale już w roku 1940 i 1941 Radziecki, kierownictwo wojskowe, w tym przede wszystkim Ludowy Komisariat Przemysłu Czołgowego i Zarząd Broni Pancernej Armii Czerwonej, one zlecają rozpoczęcie prac nad gruntowną modernizacją czołgu T-34, ponieważ ten czołg w wymiarze na przykład kadłuba, zawieszenia jest wozem mało perspektywicznym. To znaczy bazuje wciąż w wielu elementach na czołgach serii BT konstrukcji amerykańskiego inżyniera Christie. I Rosjanie szukają idealnego następcy dla czołgu T-34. I opracowują czołg T-43. W latach 1942-1943 powstają wozy prototypowe. T-43 ma być następcą T-34. Jednak rok 1943 przynosi fundamentalną zmianę. Otóż na polu walki pojawiają się najpierw czołgi Tiger I, a potem wozy Pantera i Ferdynand. Pojawienie się nowych niemieckich czołgów ciężkich fundamentalnie przeorientowuje postrzeganie czołgu średniego i ciężkiego na polu walki w USA, Wielkiej Brytanii, w Związku Radzieckim. Latem 1943 roku, widząc Pantery, Ferdynandy i Tygrysy, dowództwo Zarządu Broni Pancernej Armii Czerwonej i Ludowy Komisariat Przemysłu Czołgowego, przedstawiciele tych urzędów dochodzą do wniosku, że czołg T-43 jest przestarzały na poziomie koncepcji pola walki, dlatego że kopiuje z czołgu T-34 podstawowe parametry w zakresie uzbrojenia, to jest armata kaliber 76 mm. Mimo szeregu nowych agregatów, nowej wierzy tak naprawdę nawet nowego zawieszenia, i tak dalej. Czołg T43 w oczach decydentów radzieckich nie wnosi nowej wartości na polu walki, bo jego opancerzenie jest beznadziejne w stosunku do armat czołgów niemieckich bo jego siła ognia jest beznadziejna w stosunku do siły ognia czołgów niemieckich. I to samo zresztą, dokładnie w tym samym czasie, latem 1943 roku, dzieje się w Ameryce. Ten M26, wówczas T20, T23, który miał być czołgiem z armatą 76 mm, z pancerzem grubszym niż Sherman, ale jednak z pancerzem nie czołgu ciężkiego, też zostaje w jakimś zakresie zamknięty. Amerykanie mówią, zróbcie nam czołg o grubszym pancerzu i silniejszej armacie. I rosyjscy decydenci mówią dokładnie to samo w tym samym czasie. T-43 nie. Formalnie decyzja o niewdrażaniu czołgu T-43 zapada 30 września 1943 roku, czyli zaraz po bitwie o Kursk. Nie potrzebujemy przyszłych podstawowych czołgów średnich uzbrojonych w armaty 76 mm. I pojawienie się pantery Ferdynanda Tygrysa powoduje, że Rosjanie pragną mieć czołg średni, który będzie zdolny nawiązać z nimi jakąś walkę. Ale nie można wprowadzić czołgu średniego nowej generacji do produkcji w warunkach wojny totalnej, bo front potrzebuje czołgów. Można tylko modernizować i modyfikować już gotowe konstrukcje, których produkcję opanowała sieć podwykonawców zakładów głównych. To powoduje, że pojawia się w roku 44 czołg T3485. Który jest kolejną modyfikacją czołgu T34, ale z nową wieżą i z nową armatą, gdzie wsadzono w niego 85 mm armatę bazującą na armacie ciężkiej przeciwlotniczej. Zresztą to samo zrobią Amerykanie z czołgiem M26, do tego T20, T23 wsadzą przecież 90 mm armatę pochodzącą pierwotnie z armaty przeciwlotniczej. Tylko, że T34 ze względu na ograniczenia, Podwozia, nośnika, jego możliwości rozwojowe dochodzą do ściany. I w 1943 roku konstruktorzy radzieccy rozumieją, że potrzebny jest czołg nowej generacji ze względu na potrzebę zamontowania znacznie silniejszej armaty, która będzie zdolna skutecznie walczyć z ciężkimi czołgami niemieckimi. I latem 1943 roku, w czasie bitwy o Kursk, w uralskiej fabryce czołgów, tzw. fabryce nr 183 w Niżnym Tagile, rodzi się koncepcja. Czołgu średniego nowej generacji, który będzie wykorzystywał doświadczenia czołgu T-43, ale w gruncie rzeczy będzie zupełnie nową, awangardową konstrukcją. Tutaj Prym wiedzie Aleksandr Morozow, jeden z czołowych inżynierów konstruktorów czołgowych w Niżnym Tagile. I przekonuje Wiaczesława Małyszewa, szefa Ludowego Komisariatu Przemysłu Czołgowego, aby widząc te Pantery, Tygrysy i Ferdynandy, dał zielone światło na opracowanie czołgu zupełnie nowej generacji, bo skoro latem 1943 roku Niemcy mają Ferdynandy, Pantery i Tygrysy, to istnieje ryzyko, że za rok mogą mieć już coś znacznie, znacznie lepszego i wtedy nawet zmodernizowany tecz. Ty te 34 nie pomoże. I Małyszew zgadza się. Latem 1943 roku ruszają już wcześniej zainicjowane w pewnych dziedzinach prace nad czołgiem zupełnie nowej generacji, czołgiem średnim. A jakie założenia generalne przyświecały radzieckim konstruktorom, którzy chcieli stworzyć coś awangardowego? Tutaj znowu odwołam się do M26 w Ameryce. W 1942 roku w Stanach Zjednoczonych zapadła decyzja, że nowy czołg średni nie może być taką wielką w cudzysłowie budą jak Sherman, że to musi być czołg o znacznie bardziej kompaktowych rozmiarach, czyli musi mieć znacznie mniejszy kadłub. Należy kadłub umieścić tylko między kołami celem zmniejszenia jego powierzchni, co da możliwości, Zwiększenia opancerzenia. I dokładnie to samo przyświeca rosyjskim konstruktorom, jak zachowując kompaktowe rozmiary czołgu i masę 30 ton, gwałtownie zwiększyć opancerzenie. No jest to możliwe tylko poprzez zmniejszenie powierzchni czołowych czy bocznych czołgów. Rosjanie idą jednak dalej. Dochodzą do wniosku, że kompaktowość można również zapewnić przez maksymalne skrócenie długości kadłuba. A to z kolei jest możliwe, jeżeli silnik będzie ustawiony poprzecznie. Czyli kombinują, jak pomniejszyć czołg, a jednocześnie dać mu większe opancerzenie i silniejsze uzbrojenie. I kiedy Morozow przychodzi do Małyszewa latem 1943 roku, to już ma rysunki techniczne, ma już koncept czołgu, który jest hybrydą czołgu T43 i zupełnie nowego, awangardowego pojazdu, który potem stanie się protoplastą czołgów T44, T54, T55. Poprzecznie umieszczony silnik, zawieszenie na wałkach skrętnych, niski, bardzo niski kadłub, niższy niż w przypadku czołgu T34, a jednocześnie szeroki, przy cały czas zachowaniu masy czołgu średniego 30 ton i rozmiarów, tak naprawdę, czołgu średniego. Ale tutaj chciałbym, żebyśmy nie stracili z oczu tego, że punktem odniesienia w konstruowaniu czołgów średniej nowej generacji były przede wszystkim armaty czołgów niemieckich, Pantery i Ferdinanda. Ta armata PAK-43, 88 mm, długości 70 kalibrów. Jej podciski przeciwpancerne, które wypluwała ta armata z gigantyczną prędkością, ponad 1000 metrów na sekundę. Te niesamowite właściwości balistyczne niemieckiej armaty przeciwpancernej ciężkiej, one w sposób fundamentalny zdefiniowały postrzeganie czołgów, a zwłaszcza opancerzenia czołgów średnich nowej generacji w państwach alianckich. I pierwotnie Morozow nie do końca jeszcze sobie z tego zdaje sprawę, ale chce stworzyć czołg o olbrzymiej zdolności adaptacji modernizacji. I latem 1943 roku ta historia się zaczyna. Dostają zgodę na opracowanie nowego czołgu z nową transmisją, z nowym zawieszeniem, z nowym chłodzeniem, z nową aranżacją silnika. A czy Rosjanie zderzyli się tak samo ze ścianą w pewnym sensie, oczywiście, jak Amerykanie, którzy w tym swoim M26 mieli cały czas silnik z Shermana? Czy jednak Rosjanie wsadzili tutaj coś lepszego, nowego, niż mieli w T34? No to jest bardzo ciekawe i fundamentalne zagadnienie, które pokazuje pewną różnicę między Amerykanami i Rosjanami. Ameryka to największe mocarstwo przemysłowe świata. Rosjanie nie byli w stanie dorównać Ameryce. Oni to wiedzieli. Oni wiedzieli, że żadnego nowego silnika nie będzie. To jest taki paradoks. Związek Radziecki w latach II wojny światowej wyprodukował olbrzymią masę różnych modeli czołgów. Były czołgi lekkie, średnie, ciężkie, działa samobieżne, takie, siakie, owakie. Ale te wszystkie czołgi, albo większość z nich, napędzał ten sam silnik. Oczywiście w różnych modyfikacjach, konfiguracjach, ale to wszystko pomijając silniki benzynowe w czołgach lekkich czy w dziale samobieżnym SU-76, bo to zupełnie inna historia. Ale kiedy zobaczymy, Większość radzieckich konstrukcji pancernych to wszędzie była rodzina silników diesla W2. Tak naprawdę górny limit mocy 500, 520, 550 koni mechanicznych. Czyli dla Rosjan limit 500 koni mechanicznych był górnym limitem możliwości. Oni wiedzieli, że ich czołgi nie mogą być za ciężkie, ani za duże, bo nie dostaną mocnego silnika. Amerykanie, tworząc M26, chcieli silnik 500 konny Forda dla czołgu średniego o masie 30 ton, ale Amerykanie, jak tylko powiedzieli: "Chcemy większą armatę, chcemy grubszy pancerz", to zaczęli myśleć: że "Chyba potrzebujemy nowego silnika". I zlecili pracę nad nową jednostką napędową. Przecież Modyfikacja czołgu M26 do standardu M46 po wojnie przede wszystkim była skupiona na wymianie jednostki napędowej i układu transmisji, i Amerykanie do czołgów M46 wsadzali po wojnie silnik o mocy 800 koni mechanicznych. I wtedy ten M46 był już czołgiem pod względem mocy wystarczającym. U Rosjan nic. nie Takiego nie miało miejsce. To znaczy, silnik W2 narzucał w jakimś zakresie możliwości taktyczno-techniczne radzieckich czołgów średnich, bo Rosjanie wiedzieli, że nic mocniejszego po prostu nie dostaną. To była pięta Achillesowa Związku Radzieckiego, jeśli chodzi o konstruowanie czołgów. Ale to dlatego, że nie byli w stanie szybko skonstruować takiego silnika? Dokładnie tak. Nie jest łatwo zbudować silnik czołgowy w krótkim czasie. Nowy czołg nowej generacji miał być znacznie bardziej opancerzony, silniej uzbrojony, ale musiał ważyć 30 ton, ponieważ przemysł Związku Radzieckiego nic ponad W2 nie był w stanie dostarczyć. Jesienią 1943 roku była gotowa makieta czołgu, który określano w Niżnym Tagile jako obiekt 136, ale nieformalnie nazywano go T-44. I jesienią 1943 roku pokazano rysunki techniczne makiety Stalinowi i Stalin stwierdził zgoda. Opracowujecie czołg średniej nowej generacji. Zgadzam się, żebyście go wdrożyli do uzbrojenia, ale róbcie to prędko. Znaczy chcę widzieć szybko efekty. I w grudniu 43 roku Państwowy Komitet Obrony zgodził się na budowę prototypów czołgów T-44 z żądaniem, żeby za miesiąc, 10 stycznia 44 roku czołgi rozpoczęły próby poligonowe. No i faktycznie im się udało dokonać tego cudu? Tak, dlatego że to były prototypy. Zbudowane je w niżnym na przełomie 43 i 44 roku i rzeczywiście pod koniec stycznia 44 roku wozy trafiły na badania poligonowe na testy fabryczne i działały wiesz Prototypy na ogół działają. W dużym, wielkim zakładzie przemysłowym, który produkuje czołgi, nie jest sztuką zbudować prototypy. Zwłaszcza, że niektóre elementy bierzesz od innych czołgów. Wyjmujesz czołgów T43, wyjmujesz czołgów IS, wyjmujesz czołgów T34. Nie konstruujesz każdego agregatu od podstaw. Od podstaw konstruujesz na przykład kadłub, niektóre elementy zawieszenia, inaczej ustawiasz silnik, to wymaga przekonstruowania osprzętu tego silnika, ale wiele różnych rzeczy bierzesz już gotowych. Gorzej prototyp przetworzyć w wóz gotowy do seryjnej produkcji. Tym bardziej, że Stalin myślał bardzo dalekowzrocznie. Otóż, kiedy jesienią 1943 roku przyszli do niego ludzie od Małyszewa Morozowa, pokazali mu te rysunki konstrukcyjne, te modele czołgu T-44, to powiedział. Dobra, ale... Wy sobie wybijcie z głowy pomysły, że uralska fabryka czołgów, niżny Tagił, będzie zajmowała się tym czołgiem. Wy go opracujcie tam, ale zlecimy jego produkcję seryjną odzyskanym właśnie zakładom w Charkowie. Tak, Charkowskiej Fabryce Parowozów, która jest przecież macierzą T34. Niech będzie też macierzą nowego T44. Czyli Stalin podwyższył poprzeczkę. Powiedział: Chcecie nowy czołg? Dobra, ale nie tylko czołg będziecie nowy budować. Odbudujcie fabryki, odbudujcie sieć podwykonawców. Zróbcie Nowy czołg w oparciu o Charków, Mariupol i Stalingrad. Dlaczego nie chciał wykorzystać zasobów technologicznych fabryk, które już miał? Byłoby szybciej. Dlatego, że Związek Radziecki toczył morderczą wojnę z Wehrmachtem Hitlera. Tysiące radzieckich czołgów każdego roku ginęły w cudzysłowie na polu walki. Front potrzebował czołgów. Jak tracisz dziesiątki tysięcy czołgów w rok. Musisz produkować dziesiątki tysięcy czołgów w rok. Fabryki, które już istniały i sieć podwykonawców, która już istniała, była absolutnie obciążona i zaangażowana w produkcję już dopracowanych, znanych konstrukcji. Nowy czołg to nowe podzespoły, to czasowe spowolnienie produkcji, to nieznajomość prawidłowego wykonania nowych agregatów. To jest ryzyko. Niemcy się przejechali tak z Panterą, Rosjanie tak przecież przejechali się też z T34, kiedy zaczynali go produkować. Stalin pamiętał, jaki niedorubkami niedoróbkami były czołgi T-34 z początku produkcji? Ile zmian, ile poprawek trzeba było wdrożyć, żeby ten czołg osiągnął dojrzałą formę dopiero w roku 43? I wiedząc o tym, powiedział, że nowy czołg na odtworzonym systemie. Nie będziemy wykorzystywać uralskich zakładów do produkcji nowego czołgu. Stworzycie go od podstaw w odtworzonej sieci kooperantów na Ukrainie i ze Stalingradem. To nie było głupie. I na początku 1944 roku pojawiły się prototypy czołgów T-44, i już na poziomie koncepcji czołgu rozważano aż trzy różne typy uzbrojenia. Właśnie wchodził na uzbrojenie nowy czołg T-3485, gdzie nową wieżę z silniejszą armatą wsadzili na zmodernizowany kadłub czołgu T-34. Więc był T-44, który kopiował te rozwiązania to znaczy wieża dla czołgu T-44 nie była kopią wieży dla czołgu T-3485 ale była podobna był wóz z armatą kaliber 85 mm niezależnie od tego powstał czołg średni T-44 z armatą kaliber 122 mm czyli taką jaką właśnie dostawał IS-122 czołg ciężki Czyli Rosjanie na początku 1944 roku wyprowadzili na śniegi, na poligon, na testy czołg, który ważył 30 ton i miał armatę 122 mm. Pancerz czołowy 75 mm, pancerz czołowy wieży ponad 100, pancerz boczny wieży 90, pancerz boczny kadłuba 45 mm. No ale czy nie o to właśnie chodziło? To jeździło, no nawet przejechało 1100 km. Tylko to był dziwoląg. W ogóle on miał amunicję scaloną, więc załadowanie armaty w takim czołgu. Było niesamowitym wyzwaniem, bo nabój do takiej armaty był niewiele mniejszy jak wieża tego czołgu, jeśli chodzi o wysokość. Ten czołg był niesamowicie mały, kompaktowy co do rozmiaru. On był znacznie mniejszy niż Pantera, lżejszy niż Pantera o 15 ton. Potestowali, potestowali, rzeczywiście stwierdzili, że nie, że, że, że nie ma opcji, żeby czołg średni T44 z armatą 122 mm do czegoś się nadawał. Ale ten T-44 był rewolucją pod względem koncepcji. Po pierwsze, inaczej niż w Panterze, inaczej niż na przykład w M26, zrezygnowano z jednego z członków załogi, strzelca radiotelegrafisty, który na ogół zajmował miejsce kokierowcy, To był pierwszy czołg średniej nowej generacji, który nawiązywał do rozwiązań dzisiaj powszechnie uważanych za standardowe. Pozbyli się radiotelegrafisty, ale nie mogli się pozbyć radia. Kto przejął jego obowiązki? Oczywiście dowódca. I ten czołg odszedł od idei T-34 w sposób fundamentalny dla Dlatego że zrezygnowano z zawieszenia Christi. Czyli pozbyto się tych wszystkich niedogodności związanych z systemem zawieszenia kristy, łącznie z tymi sprężynami, które tkwiły w kadłubie. Zastosowano nowe zawieszenie na wałkach skrętnych z dużymi kołami zdwojonymi, z bandażami gumowymi. Zupełnie nietypowo rozwiązany przedział napędowo-transmisyjny, oczywiście jak to w radzieckim czołgu. Napęd na koła tylne, co też pozwalało zaoszczędzić na masie i na przestrzeni. I ten poprzecznie umieszczony silnik z nowym sprzętem. To była rewolucja. Na poziomie teoretycznym to była rewelacyjna konstrukcja powstało kilka prototypów, te czołgi zimą 1944 roku trafiły na próby wojskowe. Ale jaką ostatecznie armatę temu czołgowi, bo rozumiem, że nie 122 mm. <grytanie> tak jak powiedziałem, z początku testowano dwa podstawowe typy armat, kaliber 85 mm i kaliber 122 mm. Ale już na poziomie koncepcji, ten czołg miał oznaczenie T-44 85 100 122. To znaczy, chodzi o to, że zaplanowano trzy różne średnice pierścienia oporowego wieży. Dla przetestowania wieży z armatą 85 m mm, 100 mm i 122 mm. I to było również dalekozroczne. Więc T-44 zasadniczo był przyjmowany z armatą 85 mm. W roku 44 wygrała koncepcja powielająca rozwiązania z czołgu T-34 85, chociaż wieża była odmienna. I zimą 1944 roku ten czołg trafił na próby wojskowe. Już wyszedł z matczynych rąk Morozowa, wyszedł z ciepłej atmosfery Uralskiej Fabryki Czołgów i trafił w zimne, bezwzględne ręce przedstawicieli Zarządu Broni Pancernej RKK. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, dlatego że jeździli tym czołgiem, jeździli i stwierdzili, że towarzysz Morozow jest bardzo zdolnym inżynierem. Przedstawił nam bardzo dobry czołg, ale Czołg ten posiada liczne wady, trapią go liczne awarie. Skrzynia biegów jest do niczego. Zawieszenie perspektywiczne, ale się urywa. Niska skuteczność filtrów. No kogo to dziwiło w radzieckich czołgach, układ chłodzenia jest beznadziejny, opancerzenie jest za słabe, uzbrojenie nie przystaje do standardów przyszłości. Czyli troszkę tak jakby badali te 34. Znaczy, dowództwo wojsk pancernych Armii Czerwonej powiedziało, że ten czołg jest genialny, co do koncepcji. I jeżeli zostaną zastosowane nowe rozwiązania, będzie najlepszym. Czołgiem świata. Nakazano pogrubić pancerz, nakazano dwuetapową zmianę uzbrojenia, nakazano zmianę elementów systemu trakcji. Na przykład nową planetarną skrzynię biegów nakazano wsadzić, nakazano pogrubić pancerz, docelowo opracować nową wieżę z nową armatą. I koniec końców to, co wiosną 1944 roku zostało sformułowane, da potem czołg T54. Dlatego, że T54 jest po prostu zmodyfikowanym, dopracowanym T44 z szeregiem nowych agregatów. Z nową wieżą, z nową armatą. Ale od początku w projekcie T44 to było planowane. I pierwsze czołgi T-44, które przechodziły testy na początku 1944 roku, miały jeszcze opancerzenie czołowe 75 mm, boczne 45, przy czym przy górnej części dospawowano takie listwy 30 mm, tam opancerzenie było rzędu 75 mm, wieża miała 90 mm pancerza z boku, ponad 100 mm z przodu. To były bardzo przyzwoite parametry opancerzenia jak na 30-tonowy czołg z silnikiem o mocy 500 koni mechanicznych. To był olbrzymi progres w stosunku do T-34-85. Bo to był czołg lepiej opancerzony, a też miał pochyłe przednie płyty pancerza. Nie było dużo takich elementów, które osłabiały przedni pancerz. Nie było włazu kierowcy, nie było stanowiska KM-u. I komisja wojsk pancernych kazała zmodyfikować te czołgi. I latem 1944 roku pojawiły się prototypy czołgów T-44 drugiej generacji. One się różniły przede wszystkim tym, że miały poprawione niektóre agregaty. Jeszcze niedocelowe, nie te, które zażądała komisja, ale na przykład opancerzenie czołgu wzmocniono. Na przykład czołowa płyta pancerna kadłuba to już było 90 mm. Boczna płyta kadłuba, 75 mm. Boczna płyta kadłuba wieży, 90 mm, przednia nawet do 120 Czyli mówimy o czołgów, który miał opancerzenie analogiczne jak Tygrys, a ważył 30 ton, a nie 56. No i miał armatę 85 mm, gorszą niż ta w Tygrysie, ale nieznacznie. Przynajmniej jeśli chodzi o kaliber. No bo wiadomo, że ta KWK-36 to miała takiego kopa, że chocho. I taki czołg, który był jeszcze nie tym, co chciała Armia Czerwona, ale był wyraźnym krokiem naprzód w stosunku do T-3485 i miał opancerzenie czołgu ciężkiego, został 23 listopada 1944 roku przyjęty do uzbrojenia Armii Czerwonej jako czołg średni T-44. Trwa wojna, Hitler jeszcze żyje, a Rosjanie wprowadzają na uzbrojenie formalne Armii Czerwonej czołg średni nowej generacji. Ten czołg ma kompaktowe rozmiary, on jest pojazdem wyraźnie lżejszym, niższym niż na przykład niemiecka Pantera, a waży o 15 ton mniej niż ona, a jest grubiej niż Pantera opancerzony i ma formalnie silniejsze co do kalibru uzbrojenie, chociaż nieco do zdolności penetracji przeciwpancernych, bo jednak no, Pantera była niszczycielem czołgów, więc miała armatę o potężnej mocy niszczenia czołgów. I to też Rosjanie wiedzą. Ich uwiera to, że ta 85 na ich T44 i na t 34 to nie jest to. I czekają, jak Kaniacz-Juł, na ten swój docelowy, wymarzony model armaty uniwersalnej dla czołgu. I ta armata wreszcie pod koniec 1944 roku się zmaterializowała armata 100 mm. I już w 1944 roku Radziecka Komisja mówi: Ten wasz T44 jest dobry, towarzyszu Morozow, ale wy docelowo wsadźcie tam planetarną skrzynię biegów, zróbcie jeszcze grubszy pancerz, taki, żeby ta najcięższa niemiecka armata Pak 43 nie rozwaliła tego czołgu. No i towarzyszu Morozow, wsadźcie tam działo 100 mm. Oczywiście zachowajcie limit masy 30 ton, a jak wam się nie uda, to nie przekraczajcie go o więcej niż 5 ton. No i czy ten silnik W2 to wytrzyma? Silnik W2 to wytrzyma, najwyżej czołg będzie troszkę wolniej jeździł. Tutaj bardzo ważne jest nie sama nawet moc silnika W-2, tylko istotne modyfikacje układu przeniesienia napędu. Bo w tym T-44 to nie do końca chodziło tak jak powinno. Ten czołg miał swoje określone wady układu przeniesienia napędu, ale był bardzo dynamiczną maszyną. I tak jak chciał towarzysz Stalin, odbudowywane od listopada 1943 roku zakłady w Charkowie rozpoczynają pod koniec 44 roku produkcję seryjną czołgów T-44. I pod wykonawcami zasadniczymi są zakłady Stalingradzkie i Mariupol ale to nie jest takie proste. To nie jest tak, że po tym jak fabryka w Stalingradzie została zrównana z ziemią jedna druga, jak przez Charków przetaczały się bitwy jedna druga, trzecia bitwa o Charków, jak te wielkie stalownie w Mariupolu przechodziły z rąk do rąk. To nie jest tak, że można od tak po prostu przejść nad tym do porządku dziennego. Czołg T44 był czołgiem zupełnie nowej generacji. On był trudniejszy w produkcji i wymagał trzy razy więcej roboczo-godzin niż Czołg T34. Był więc bardziej wymagający w produkcji. A zlecono jego produkcję zakładom, które dosłownie podnosiły się z ruin i z gliszcz. To, że z niżnego tagiłu przysłano ekipy monterskie, inżynierów i tak dalej, nie mogło przesłonić faktu, że Mariupol, Charków i Stalingrad, Uczyły się na nowo budować czołgi. No i właśnie, jak bardzo odbiło się to na tym czołgu? Na jakości wykonania w sposób fundamentalny. Znaczy, w listopadzie 1944 roku w Charkowie rusza produkcja seryjna czołgu T-44. Z armatą 85 mm, ale z grubszym pancerzem. I te czołgi są fatalnie wykonane. Niska jakość montażu wynikająca z fatalnej jakości wykonania podzespołów. Czyli czołg kładzą podwykonawcy. Na przykład wykonanie prawidłowo wałków skrętnych. Okazuje się niezwykle trudne. I wóz ma beznadziejne zawieszenie w tym sensie, że się te wałki skrętne po prostu łamią, rozpadają. Skrzynie biegów nie nadają się do niczego. O sprzęt silnika się grzeje. Czołgi mają olbrzymie problemy tak zwanego wieku dziecięcego. I mimo, że ta produkcja rusza pod koniec roku 1944, armia zaczyna odbierać czołgi, stwierdza, że te czołgi są wadliwe. Nie rekomenduje użycia czołgów w walce ze względu na liczne stwierdzone usterki. Czyli Rosjanie robią coś innego niż Amerykanie. Amerykanie. Amerykanie rzucili na gwałt czołg M-26. Na front A Rosjanie powiedzieli, nie trzeba się śpieszyć i do maja 1945 roku, jak powiedziałem, wykonano i przekazano armii około 240 czołgów, ale żaden nie poszedł na front. One trafiały do szkół oficerskich wojsk pancernych, one trafiały na magazyny, gdzie stopniowo dopiero wdrażano załogi w ich obsłudze i ten czołg był również utajniony. To znaczy stwierdzono, że wojna z Niemcami się kończy, ale niekoniecznie musimy naszym sojusznikom na zachodzie pokazywać, że mamy zupełnie nowy, pod wieloma względami awangardowy czołg średni. On nie jest jeszcze tym, czego my naprawdę chcemy, bo czekamy na armatę 100 mm i wtedy dopiero pokażemy, co umiemy, ale nie będziemy go pokazywać. Czołg T-44 jest konstrukcją zastrzeżoną, mimo że latem 1945 roku jeden pododdział tych czołgów wysłano na Daleki Wschód, ale nie wszedł on do walki przeciwko Japończykom. W roku 1944 zakłady w Charkowie wykonują pierwsze 25 czołgów. W roku 1945 przez cały rok powstaje takich maszyn 880. Znacznie poniżej planów, ale kończy się wojna i są problemy z wdrożeniem produkcji wielkoseryjnej. Czyli ten czołg, z punktu widzenia radzieckiego doświadczenia produkcji czołgów, jest czołgiem niskoseryjnym. Już w momencie, kiedy wchodzi do produkcji, w roku 1945, zostają uznane za nieperspektywiczny i te pierwotne zamówienia na 1200-1800 czołgów miesięcznie są redukowane. Także dlatego, że zakład nie radzi sobie z poprawnym montażem tych czołgów, a nie radzi sobie, bo podwykonawcy przysyłają buble, a nie części. Te podzespoły się po prostu do niczego nie nadają. Czołg T44 wymaga modernizacji. I w roku 1945 na ten czołg naniesiono 1300 poprawek w toku produkcji seryjnej, ponieważ odbiór wojskowy zgłaszał: To nie działa, to się psuje, to się urwało i tak dalej. A to takżeście skonstruowali, że może załogantowi głowę urwać. Więc ten czołg przechodzi modernizację i jest produkowany w Charkowie w niewielkich ilościach. W 1945 roku jest to 880 czołgów i wszyscy myślą: Dobra, zaraz z końcem roku w ogóle przestaniemy go produkować, dostaniemy zupełnie nowy T54. Ale T54 się opóźnia, w związku z czym do 1947, do maja 1947, Roku produkowano czołg T44, w roku 1946 to było nieco ponad 700 sztuk, w 1947 200 maszyn, w sumie powstało 1823 takie czołgi w Charkowie, nie licząc 8 prototypów na Uralu. Czyli mówimy o czołgu, który Rosjanie produkowali tak naprawdę powiedzmy przez 2,5 roku i wyprodukowali go tyle, ile w czasie wojny przez miesiąc klepali T-34. Czyli te 1800 czołgów z punktu widzenia Związku Radzieckiego to jest produkcja niskoseryjna, na waciki. Ale to wynika przede wszystkim z tego, że po pierwsze zakłady muszą odtworzyć potencjał, a to zajmuje znacznie więcej czasu. Podwykonawcy muszą się nauczyć czołgu, który jest znacznie bardziej skomplikowany technicznie niż prosty T-34, ale przede wszystkim dlatego, że Rosjanie wiedzą, że to jest czołg przejściowy. On już Pancerz jak czołg ciężki z czasów II wojny światowej, ale wciąż nie ma armaty, która będzie armatą odpowiednią dla czołgu nowej generacji. I latem 1944 roku w czasie testów czołgu T-44 powiedziano, dajcie temu czołgowi jeszcze grubszy pancerz, lepszą armatę, zmieńcie skrzynię biegów. I ta rekomendacja została wdrożona. Trwa druga wojna światowa. W ramach misji Zebra na przełomie stycznia i lutego 1945 roku Amerykanie przywożą, znaczy wprowadzają do służby na froncie zachodnim pierwsze czołgi M26 w tym samym czasie. Niemalże, no bo to jest miesiąc różnicy, ale 30 stycznia 1945 roku, czyli dokładnie w tym samym czasie, kiedy czołgi T-36 84, Zbliżają się już do Odry na wysokości Berlina. Z zakładów produkcyjnych wyjeżdża pierwszy prototyp czołgu, który zmieni postrzeganie czołgu średniego po wojnie. Pojawia się już pierwszy prototyp przyszłego T-54. Pojawia się czołg, który pierwotnie nazywa się obiekt 137, a który ostatecznie właśnie stanie się czołgiem T-54. Jest to czołg T44 zmodyfikowany, dostosowany do nowego uzbrojenia i jeszcze potężniej opancerzony. I w styczniu 1945 roku zaczyna się historia czołgu T-54, który stopniowo w 1945-1946 roku ewoluuje w ten sposób, że Rosjanie z czołgu 30, potem 33 tonowego w tym przypadku dochodzą do czołgu prawie 40 tonowego, ale ten czołg jest uzbrojony w armatę 100 mm i ma niezwykle grube jak na czołg średnie opancerzenie. Przód wieży to jest 180 mm, boki 90, 100, 120 mm. Przednie opancerzenie czołgu T54 prototypowego to jest 120 mm opancerzenia, a boki to jest 80 mm. Czyli to jest opancerzenie grubsze jak w czołgu Tygrys 1. A mówimy o czołgu, którego masa nie przekracza 40 ton, i mówimy o czołgu, który ma armatę 100 mm o sile porównywalnej do armaty PAK 43 z czołgu Tygrys 2. I ten T54 jest rewolucją w konstruowaniu czołgów średnich. Czołg M26 okazuje się być konstrukcją, która przy czołgu T54 jest konstrukcją koncepcyjnie przestarzałą, bo Rosjanie w roku 1945 tworzą na poziomie prototypu, a w 1947 roku wdrażają do produkcji czołg średni zupełnie nowej generacji, który jest tak naprawdę taką samą rewolucją jak czołg T34 w roku 1940. 36-tonowy czołg uzbrojony w armatę kaliber 100 mm, ostatecznie to była armata D10T o niezwykle grubym opancerzeniu, nawet dochodzącym na masce armaty do 200 mm. Pancerz czołowy płyty czołowej kadłuba 120 mm, pancerz boczny 80 mm, pancerz boczny wieży dochodzący do 120 mm. Oczywiście silnik nadal rodziny W2, w tym wypadku 12-cylindrowy W54, ale to jest 520 km. Koni mechanicznych przy 2000 obrotów na minutę, czyli maksymalna moc silnika jest w gruncie rzeczy cały czas niezmienna, chociaż ze względu na zmianę osprzętu, ze względu na zmianę układu przeniesienia, jest ona bardziej efektywnie wykorzystywana. I ten T-54, on nie jest jeszcze w roku 1947 idealny. Rosjanie będą go modyfikować, stwierdzą, że nawet jest troszkę za grubo pancerzony. W roku 1949 wprowadzą czołg o odmiennej wieży ze zmodyfikowanym, nawet lekko odchudzonym pancerzem. Ale to jest wielka zmiana, która dokonała się tak na Naprawdę w wymiarze koncepcji w latach 43-44 Rosjanie po raz kolejny zredefiniowali pojęcie czołgu średniego niespełna 40-tonowy wóz o pancerzeniu godnym tygrysa z armatą godną tygrysa II. I w tym wyścigu zbrojeń w rozumieniu koncepcji czołgów, no z II wojny światowej Rosjanie ewidentnie wyszli zwycięsko. Ich czołgi były często koszmarnie wykonane, i ta awangarda techniczna często była opłacana jakością służby i możliwościami przeżycia załogi. Bo przecież te kompaktowe rozmiary kadłubów, te olbrzymie armaty, te grube pancerze, no wszystko odbywało się kosztem jakości służby załogi. Czołgi radzieckie były dla swoich załóg, tak swoich czołgistów, wyjątkowo nieprzyjemnym miejscem służby i pracy na tle choćby konstrukcji amerykańskich czy niemieckich. Ale te podstawowe parametry taktyczno-techniczne tych czołgów były bardzo wysokie i ten T-44, kiedy pojawił się na poligonie najpierw zimą, a potem latem 1944 roku, jeszcze taki niedopracowany, jeszcze z tą za słabą armatą 85 metrów, mm, dowództwo wojsk pancernych Armii Czerwonej zobaczyło w tym czołgu olbrzymi potencjał modernizacyjny i mieli rację. Chociaż pewnie nie przyszło im do głowy, że wywodzący się z tej konstrukcji T54, a potem T55 będzie wojował pod Charkowem, czy Mariupolem w roku 2023, czy 2024, czyli 80 lat później. Co wystawia temu czołgowi, myślę, chyba jak najlepszą ocenę. Z perspektywy współczesności czołg T-55 to po prostu grat. Ale z drugiej strony jest to czołg. Ma grube opancerzenie, ma potężną armatę, ma zadawalającą mobilność. Nie jest nowoczesny, ale może siać śmierć i zniszczenie. Jest z punktu widzenia współczesnych środków walki łatwym celem, ale z z drugiej strony dysponuje wciąż dużą siłą ognia. Jest jakimś ponurym chichotem historii, że dzisiaj, 80 lat później, czołgi takie jak T-55 możemy oglądać na polu walki kilkadziesiąt kilometrów od Charkowa. Miejsca, gdzie w 1944 roku zaczęła się seryjna historia czołgów T-44, protoplastów całej serii czołgów T-54, T-55. Norbert, dziękuję Ci ślicznie za ten, za ten odcinek i bez zbędnego przedłużania. Do usłyszenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.